Dobry wieczór, dobry wieczór. Dajcie znać, jak mnie słychać, jak mnie widać. Dobry wieczór, witam jeszcze raz serdecznie. Dobrze, widać i słychać w porządku. Ja sobie tylko sprawdzę jeszcze, jak tam moje nożne przełączniki. Czy jest wszystko z nimi w porządku? Czy są tak, jak trzeba? Widzę, że trzeba przestawić. Okej, lewym włączamy harmonizer, prawym włączamy... Przełączamy teksty. Dobra. Ostrołęka pozdrawia, dobrze słychać, bardzo fajnie. Cześć Wojtek, cześć Martyna, cześć Krystian. Dobra, 11 osób na żywo, coś tam się rozkręca. Witam serdecznie. Niedziela, 19.50. Transmisja oczywiście, część trzecia z przeróbeczki repertuaru, obróbki repertuaru na instrumencie Yamaha Genos, czyli ja przerabiam swój weselny repertuar, wy oglądacie... Uczycie się czegoś, podglądacie, jak to u mnie wygląda, jakich używam efektów, procesorów i całej reszty. Obrabiamy tutaj style w style kreatorze, zmieniamy ich brzmienia, zmieniamy głośności prawej ręki, głośności stylów, efektów i całej reszty. Jak macie wszelakie pytania, piszcie śmiało w komentarzach, ja na wszystko postaram się odpowiedzieć, na to, co będzie się oczywiście dało odpowiedzieć. Podczas takiej transmisji. No proszę bardzo, mamy nawet korgowców. Bardzo, bardzo fajnie. Witaj serdecznie, Edwinie. Dobrze, że jesteś. Witam właśnie, odskoczyłem od swojego korga. Obejrzę, bo zawsze coś można się dowiedzieć. Bardzo fajnie, Edwin. Właśnie takich kochamy, że nie zamykacie się tylko na markę swojego instrumentu. Ja dalej nie rozumiem tych wojen niepotrzebnych pomiędzy jamachowcami a korgowcami, pomiędzy korgowcami a jamachowcami i tak dalej. I tak. Jeszcze ketronowcy się tam dorzucają. Słuchajcie, naprawdę tego naprawdę mocno nie rozumiem, ale tutaj gorąca prośba do was. Udostępniajcie transmisję, niech się niesie w świat, na grupach muzycznych, na swoich prywatnych profilach, bo jestem chyba jedyną osobą, która takie transmisje obrabia, pokazuje swój repertuar od środka, więc serdecznie wszystkich was zapraszam. Dajcie znać, jak widać, jak słychać. Dzień dobry Bosie, dzień dobry Nikolas, cześć Marcin, cześć Darek. Fajnie was wszystkich tutaj znowu w tym samym miejscu widzieć. Słuchajcie, dzisiaj mamy takie małe święto. Na YouTubie Akademii Keyboardu strzeliło nam 400 subskrybentów, za co wam ogromnie, ogromnie dziękuję. Rośniemy w siłę. Udało się w tym na przestrzeni ostatniego miesiąca, żeby nam przybyło 50 subskrybentów. To jest 20% praktycznie naszego YouTube'owego profilu, naszego YouTube'owego społeczeństwa, za co wam ogromnie, ogromnie dziękuję. Na fanpage'u też mamy mocne przyrosty, więc cieszę się, że to tak wszystko fajnie się rozwija. Im was więcej, tym mnie bardziej, czy mi bardziej chce się te transmisje, tą wiedzę wam przekazywać, często też za darmo, tak jak robię to dzisiaj. Dobra, lecę sobie z tematem dalej, patrzę, co by tutaj było do zrobienia. W Sherry Lady miałbym do dodania multipady, tylko ja zobaczę w Brother Louie, jak one się nazywały. Orkiestra Hits 1, dobra. Tutaj macie od razu podgląd na wyświetlacz. I proszę bardzo, w jaki sposób dodajemy od razu multipady. Zobaczycie sobie tak. Klikamy sobie na przycisk multipada. Mamy go tutaj, to jest multipad select. W aktualizacji 1.4 bodajże już się pojawiła lupka do szukania. Jak również 2.0 też jest, możemy multipady szukać. Wpiszemy sobie słowo hit. Orchestral Hits 1. A tutaj damy sobie Orchestral Hits 2. I pamiętajcie, że multipady reagują na tonację, jaką właśnie gracie. Okej. I w jaki sposób sobie to zapiszemy? Na początek sobie wczytam jeszcze raz moją rejestrację, żebym tutaj nic nie naprzestawiał. Wybieramy nasze multipady Orchestral Hits 2. Proszę bardzo. I zapisujemy to oczywiście jak? No jako rejestrację.
I na sam koniec oczywiście sprawdzamy, czy wszystko działa tak, jak działać powinno. I od razu słychać, że nasze multipady są za cicho. No to teraz zmienimy ich głośność. W standardzie są na 80, ja zmienię sobie na stóweczkę. Myślę, że stóweczka wystarczy, czyli 20% głośniej. I dalej zapisuję to jako registrację. Każdą zmianę. Memory, jedyneczka. Chyba, że oczywiście ustawiacie repertuar w inny sposób, to może być inny guziczek. Jedziemy. No i jest gitara. Tutaj więcej zmian przeprowadzać nie trzeba. Następny numerek. Chyba też będzie w porządku. Takie połączenie reggae z dance'em. Nie no, tu fajnie, tutaj rock jest okej. Dobra, do tego nie mam co się przyczepić. Chill house. A to był numer, którego się akurat... Akurat było intro do transmisji. Dobra, nad tym nie ma co siedzieć, było w porządku. Chłopaki, nie płaczą, stary, prosty numer. Tu sobie zrobimy chyba ten sam zabieg, który zrobiliśmy... w Bal Wszystkich Świętych, który był na 80s Power Rock. Tam zmieniliśmy perkusję na pop drum kit i ten styl od razu zaczął totalnie inaczej gadać. Nie no, tu będzie w porządku. W porządku jak? Zmienimy sobie tą perkusję. Więc wchodzimy w mikser, wchodzimy w zakładkę Style. Klikamy sobie na perkusję, zmieniamy na Pop Drum Kit. No i teraz zapiszemy zmianę
Jak ją zapiszemy? Zapiszemy w stylu. Z racji takiej, że odnosi się to do stylu fabrycznego. Zobaczymy, czy zapiszemy to jako w registracji, czy się zapisze. Nie, zapisało się, ok. Wybierzemy tylko inną registrację, żeby zobaczyć, czy się to w registracji zapisze. Ok, tak jak widzieliście, nie musiałem zapisywać stylu na osobny, jako baza użytkownika, tylko nadpisałem sobie, znaczy nie nadpisałem nawet, ja ustawienie bębnów zmieniłem w registracji, czyli wczytałem styl, zmieniłem zestaw perkusyjny i zapisałem to jako registracja. Ustawienia miksera, pamiętajcie, również w registracjach się pamiętają. I druga kwestia, brakuje mi tu takiej fajnej gitary do tego. Ja bardzo lubię tą gitarę. I ustawimy sobie ją na 115. Ok, żeby było ciekawiej, to zrobimy sobie teraz małą próbę. Próbę zmiany efektu gitarowego. Gitarowego na naszej prawej ręce. Spójrzcie, jak to robimy. Jesteśmy w zakładce miksera. Mamy tutaj zakładkę efekt. I tutaj mamy nałożone procesory. W Insertion Effect mamy nałożone procesory nasze efektowe. Na barwę Ride 3, która się tutaj podświetla. Klikamy na nazwę Dist. Tu mamy procesor Distortion. Multi-FX Distortion Solo. I możemy zmienić tutaj jego ustawienia. Wow, dodamy. Też można taki temat zrobić. Nawet coś takiego, a jakbyście chcieli zmienić sobie cały efekt, to wystarczy kliknąć na nazwę efektu. Sweet, to jest Amp Distortion, to jest z tego co kojarzę procesor, który jest używany do saksofonów Yamaha Amp. Tutaj mamy Presence, możemy zmienić jego górne częstotliwości, dodać mu powietrza. Ja bym tej gitarze dodał troszkę basu. Ściągnął jej środek. Środkiem to gitara idzie, ściągniemy jej tej góry jednak. Rebel. Typ jeszcze mamy tutaj, spójrzcie, typ procesora. Są delikatne, są ostrzejsze. Sweet jest ok. Przyjąłem też wzmacnienie ton.
Taka mocna gitara mi z tego wyszła. I teraz ja sobie to wszystko zapiszę po prostu pod registrację. Dobra. W jaki sposób? No oczywiście memory jedyneczka. I jedziemy. I tu za bardzo mi się przebija jednak to oryginalny sample, za mały jest efektu distortion na tej gitarce, więc zaraz sobie zobaczymy coś innego, bo jednak mnie średnio pasuje. Nie przebija się przez sample dobrze. Wrzucimy sobie tutaj. Efekt, stereo amp. Jednak to złała, bo rewelacja. Mamy efekt auto plus full. Tu się pedał. Gitarzysta ma taki pedał, który naciska i ta gitara robi efekt wow, wow. Tak? I on go głębiej wciśnie i bardziej wyciśnie, to wtedy jest coś takiego. My ten sam efekt robimy sobie tutaj, tak? Widzicie, często naduszam.
Okej, okay, natomiast mamy tutaj efekt wała auto. No i ten efekt całkiem fajnie chodzi, natomiast za bardzo... Ten efekt się teraz sam zmienia. Okej, tam gitarę sobie tak totalnie zostawiam z tym efektem. Tak mi wystarczy, dobra. Zapisujemy te nasze wypocinki i lecimy dalej z tematem. Zobaczymy tylko jeszcze, czy... Tak, tutaj teksty się przewijają, wokalizer działa. Mówisz, że cię jak cukierek gorzkie jest czasami. Mówisz, pana zostawiła kumple, dawno cię olali. Ale nie bój, nic minie jakiś czas. Będzie trochę za dużo reverbu jest na wokalu, troszeczkę go ściągniemy. Okej. I zapiszemy całość. Chłopaki nie płaczą. Przestań się mazać, chłopaki nie płaczą. Okej, okay, słuchajcie, widzę, że mamy tutaj fajnych ludzi dzisiaj, bardzo wartościowych. Andrzej Augustynek to osoba, która często udostępnia transmisję. Michał Kubik również często udostępnia. Widzę, że ci najczęściej udostępniający mają najlepsze odznaki. Kamil Czubała, pan Edmund, Jarek Michalczyk. Słuchajcie, ten człowiek zrobił coś niesamowitego. Jako jeden z niewielu youtuberów klawiszowych na świecie. Nie wiem, czy jako nie jedyny w Polsce z keyboardów. Dostał srebrny guzik od YouTube'a za ponad 100 tysięcy subskrypcji, więc Jarku, z tego miejsca jeszcze raz ogromne gratulacje dla ciebie. Dobra, ja jak ja powiedziałem sobie, postanowiłem 2020 rok rokiem coverów u mnie na kanale, więc też wbijam w te tematy, bo tam bardzo fajnie się kanał buja, szczególnie jak gra się nie disco polo, a takie światowe klimaty, jakie ty właśnie, Jarku, nagrywasz, czego ci mocno zazdroszczę. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Lecimy dalej. O, stary numer, proszę bardzo, jeszcze styl się zmienił, na tyle, żeby brzmiał inaczej. Okej, zdecydowanie intro 2 tutaj do tego. Taki bardzo stary numer Boysów, nie wiem, czy w ogóle znacie. Chwilę, dwie dałaś mi. Oj, słuchajcie, od razu jest informacja dla was. Jak przerzucacie swój repertuar z Tyrosa 4 czy 5 na Genosa i Genos nie ma jakiegoś stylu o tej samej nazwie, to Genos podstawia najbliżej pasujący styl. Tak to producenci Yamaha zrobiła. Natomiast jeżeli ten styl ma inną nazwę, brzmi tak samo, no to też ten styl się podstawia. I ja miałem tutaj totalnie inny styl, znaczy, no nie był to totalnie inny styl, był to styl praktycznie taki sam brzmieniowo, natomiast on ma tutaj inną nazwę i ten styl się podstawił, ale co się stało? Została głośność gitarek, tych takich tam w tle, z Tyrosa 4. Czasami tak się zdarza, jakieś błędy. Spójrzcie. I to jest fajne, że wiecie, coś jest na przodzie. Natomiast jak śpiewasz solówkę, no to ta gitara może nie jest taka fajna, nie?
A jak wczytam oryginalny styl, spójrzcie, jak go jeszcze raz wybiorę, to posłuchajcie teraz tej gitary. Ona znikła totalnie, nie? Ja ją podejrzewam w Tyrosie 4 troszkę wyciągnąłem, stąd instrument wiedział, że to jest niefabryczne ustawienie i nie zresetował go, tylko ustawił je na takim poziomie, na jaki ja ustawiłem to w Tyrosie. Natomiast gitary w Genosie są troszkę inaczej nagrane, te sample są głośniejsze i jeśli to brzmienie się zaczytało, a zaczytało się tu na pewno nowe brzmienie gitary, bo od razu to słyszę, no to potem są takie jajeczka. Właśnie Single Coil Guitar Mega Voice, mamy tutaj nowe brzmienie i tak to wygląda. Ja tą gitarę wczytam raz jeszcze, to ustawienie, ale troszkę ją ściszę. Bo ona fajnie chodzi, ale ją ściszymy jednak. Ustawimy sobie ją na... To jest 40... Zobaczę tylko, czy w poszczególnych ścieżkach chodzi tak samo. 48 jest, spójrzcie. Wariacja B. 48. O, tu też jest za głośno. Aha, i tutaj jeszcze jedno pytanie i odpowiedź w waszą stronę. Nikolas mnie pytał na przykład, w jaki sposób zmienić te brzmienia Mega Voice na te brzmienia standardowe, które są tutaj, bo jak podmienię to brzmienie, to spójrzcie, co się dzieje. I tak brzmi ta gitara. Mówię, jakieś tyry-tyry-ty mu się włączają, a jak tylko ustawisz brzmienie Super Articulation, które znajduje się w osobnym folderze, tutaj, znaczy Mega Voice, to te brzmienia zaczynają gadać. O, to samo miałem, dokładnie. Właśnie tak jest, trzeba sobie pewne tematy poprawić. Natomiast pamiętajcie, że z Mega Voice Technology, te brzmienia Mega Voice, te próbki są zapisane w inny sposób. Jak sobie zobaczymy w style kreatora, chociaż nie wiem, czy będę mógł to zrobić. W Rec Channel? Nie dało się. Słuchajcie, tutaj temat jest taki, producent nie pozwala tutaj zajrzeć akurat, żeby to edytować. Te próbki Super Articulation są odtwarzane na totalnie innych głośnościach i na innych wartościach dźwięków. Co to znaczy? No, to znaczy, że wciśniecie sobie tam gdzieś C5, C10, jak wybierzecie to brzmienie do grania, na nim się nie da grać, to są odtwarzane różne próbki właśnie, są to zjazdy po gitarach i tak dalej. I te style są tak projektowane, oczywiście w programach przez producentów, że te próbki są losowo odtwarzane, stąd nie da się podmienić brzmień Mega Voice standardowymi brzmieniami. Jeśli macie brzmienia Mega Voice, to musicie operować w kategorii tych brzmień. Możecie w Genosie narzucić na nie dowolne efekty. Delay, distortion, procesory gdzieś tam różne gitarowe. Na to sobie narzucić, zrobić sobie z tej gitary gitarę distortion. Ale nie możecie zmienić brzmienia na standardowe brzmienie klasyczne. Musi być to. Tak. Tak samo właśnie takie brzmienie występuje, napisał Andrzej, kiedy mamy styl ADP, czyli tak, z poprzednika, wtedy perkusja wali dzwonkiem. Tak. W audio dance packach, tak i w euro dance packach po prostu mapowanie nie zgadza się brzmień względem fabrycznych brzmień. No to jest zrobiony zabieg celowo, moim zdaniem, żeby utrudnić użytkownikom przejście ze stylów ADP na zwykłe i odwrotnie. Żeby ktoś komuś nie wysłał stylu ADP, podmienił perkusję, żeby to działało. Tutaj zrobione jest to samo niestety w Genosie. Perkusja EDM na przykład totalnie nie pokrywa się brzmieniowo z perkusją House Kit. I kiedy miałeś styl w Tyrosie 4, no, zrobiony na House Kicie i chcesz podmienić na EDM Kita, niestety nie da się, bo zamiast perkusji walą jakieś dzwonki, talerze i cała reszta, tak jak to nazwałeś, Andrzejku. Po prostu mapowanie, czyli lokalizacja plików pod dźwiękami nie zgadza się. To znaczy, że na dle na przykład tu masz werbel, a w innym zestawie będziesz miał dzwonki. No, to jest mapowanie, czyli podmienianie, lokalizacja brzmień. Dobra, lecimy sobie dalej z tematem. Ja się napiję tylko z fajnego kubeczka i dobrej herbatki dzisiaj. I ściszymy tą gitarę, ściszymy. Wchodzimy w mikser. Mam ją aktualnie na volume 48. Ja ją ustawię spokojnie na 40, myślę, będzie maksymalnie. Od razu to zapisuję jako registracja.
bo to jest fabryczny styl, nie trzeba go nadpisywać i zobaczymy, co się stanie. No i to już fajnie chodzi. I tu może być taki jak najbardziej akcent. Dałaś mi, gdy odjeżdżałem, miałaś w oczach łzy. Gdy oczy, oczy, oczy jeszcze zapłakane, to usta, usta, usta już masz roześmiane. Okej, okay, ja bym sobie jeszcze dał tonację w górę i zmienił troszkę, zmniejszył reverb na wokalu. Nawet głośności chyba wokalizera. Tak, troszeczkę zmienimy głośność wokalizera i reverb na wokalu i zobaczymy, co się stanie. Gitarka głośnościowa jest ok. Direct access, vocal harmonii. Tutaj mamy poziomy ścieżek. Troszeczkę ściągniemy na 62, to myślę będzie w zupełności wystarczające. Reverb na 18 będzie ok. Podciągniemy tonację do góry i zapisujemy to jako jedyneczka. Yes. Odjeżdżałem, miałaś w oczach łzy. Będzie petarda, dobra. Pamiętajcie oczywiście, że na mikrofonie na głównym brzmi to jak kupeczka, no ale to jest inna historia, na tym się nie śpiewa na co dzień, tylko prowadzi właśnie takie live'y jak ten albo biesiady, bo też pytaliście, po co mi ten mikrofon. Tak, używam go na biesiady. Dobra, ciało do ciała. Słyszysz kiedyś nagle, obejrzysz się i złapiesz miłość w żagle. Płyniesz tam, gdzie jeszcze nikt nie zdołał być. Gwieździstą noc, rozejrzysz się dookoła. Usłyszysz, że ktoś właśnie ciebie woła. To będę ja, odnajdziesz wreszcie szczęście swe. Więc uśmiechnij się i pocałuj mnie, ciało do ciała, usta do ust. I nigdy więcej nie smuć się już, uśmiech za uśmiech i widzisz, że... No, arpeggiator jest od razu ustawiony. Często wykorzystuję właśnie arpeggiator. Gdzieś tam jak sobie improwizuję, bardzo fajnie, to wtedy wczuwasz się w temat, wiesz, kręcisz filtrami, arpeggiator, odpalasz jeden guzik. Takie tematy, nie? Dobra. Myślę, że tutaj za bardzo nie ma co zmieniać. Gdzie co ja sobie edytuję ten cały efekt, bo on ma troszkę za dużo reverbu. Myślę, że 18 mu starczy. Zapiszę sobie ten efekcik jako Jerzy. File. No, no, nie Elvis. Jako Jerzy. Tyk, save here. No, okej. Okay. Raz. Zaraz zobaczymy jeszcze głośność prawej ręki.
Dobra, to zostawiamy, lecimy dalej z tematem. Cicha woda, brzeg rwie. To jest, nie ma co edytować. Też słuchajcie, długo szukałem stylu do tego numeru w ogóle. Pick and swing, spójrzcie. Styl w kategorii country, pick and swing. Dajcie znać, na jakim wygracie to stylu. Ja zmniejszyłem tempo do 138 i gram tak naprawdę w innym metrum. Cześć Janusz, Wojtek Długosz, cześć Tomasz Krypiel, cześć, witam serdecznie całą resztę. Słuchajcie, gorąca prośba do was, udostępniajcie tą transmisję, niech się niesie w grupach muzycznych Akademia Keyboardu. Przerabiamy repertuar Yamaha, Genos, jedziemy. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stukilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, stukilowy głaz zaginął. Strumyk płynie tak, jak płynął cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się utrzeć cichej wody. Cicha woda, brzegi rwie. W jaki sposób to tobie ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda, cicha woda, cicha woda, brzegi rwie. Cicha woda, brzegi rwie. No coś takiego, bardzo fajnie sobie to. W ogóle to jest bardzo fajny temat, pick and swing. Tak mi to wyszło na tym stylu. Dobra, tu nie ma co przerabiać i lecimy dalej. Piosenka następna, Cipuleńka. Boże, do tego się to już chyba nie gra. Pewnie, że się tego nie gra. Piosenka z Sylwestra 2013-14. Pierwszy rok na Tejrosie 4 grałem. Było na specjalne życzenie, no dobra. Dobra, tego co nie ma co grać. Co ja robię tutaj? Tutaj też jest wszystko w porządku. Tylko wyłączymy wokalizer. Come on, ça va. O, do tego trzeba jakiś styl ogarnąć lepszy, bo gram to na standardzie modern szlagier. Dobra, tutaj nie będzie nic do zmiany, tonacja jest w porządku. Zobaczymy tylko jak ten wokalizer tutaj. Reverbu ściągniemy. Nasze przełączniki nożne sprawdzimy. Ten załącza wokal harmonii. Ten przewija tekst. Dobra, wszystko działa. Lecimy dalej z tematem. Cover 1. Boże, co to było cover 1? A, jakieś tam tematy. A, to akurat nie weselne. Ale fajny numer. Teraz pytanie do was. Kto oglądał najnowszy odcinek na kanale Akademii Keyboardu pod tytułem SX700 i Genos w jednym stały pokoju? Tam właśnie
Grałem ten numer na dwóch instrumentach. Posłuchajcie sobie jedną bardzo ważną rzecz. Pomimo tam, że spierniczyłem audio w ogóle, sumowanie kanałów zrobiło mi się do mono. Nie ma panoramy, nie ma głębi, nie ma nic. Ale to dobrze, bo SX ma większe tam szanse. Natomiast posłuchajcie sobie głębie stopy. Ona ma tutaj długie wybrzmienie. A na SX-ie jest pudełeczko. Posłuchajcie sobie, ten bardzo, bardzo fajny moment tam jest taki. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nie ma co zmieniać. Cudownych rodziców mam, to Jezu Święty. Tego już nie, nawet nie gramy, bo zawsze jest inna piosenka, ale zobaczymy, jak to gada. Nawet chyba nie przerabiany styl. O, będzie do... Przerobimy sobie styl od razu. Proszę bardzo. Teraz zobaczymy, czy... Nie, przerobiony. Pop drum kit, rock drum kit. Nie poprzerabiamy za dużo. Okej. Tutaj powinno być chyba jakieś interką. Tu jest styl za cicho, przede wszystkim. Styl jest cicho. Zmienimy sobie smooth tenor sax, troszeczkę podgłośnimy z takich tematów. I to piano też, zdecydowanie, na 85. Seattle Violas też jest. Okej, skrzypczyki nasze też. Tu bym rzucił troszeczkę więcej... Tu bym troszeczkę więcej reverbu rzucił na te... Na ten CFX. Okej. Dobra, to mamy. Sync start, bo się przyda. Akompaniament, bo się przyda. Oj, romans. Romans, Seattle Romance ma taki dłuższy atak. On od razu nie wybrzmiewa i teraz tak, piano jest na przodzie, a smyczki go je delikatnie uzupełniają. No właśnie. Bas widzę, podciągnęliśmy niepotrzebny. Dobra, póki mogę, zapisuję to jako rejestrację, żeby nie utracić zapisanych ustawień. Gdzie są Seattle w SX-ach? No nie ma. No cóż, Marcinko, no czymś się to musi różnić. I od razu zapiszemy styl w style kreatorze.
Czekajcie, wszystkie style przerobione zapisuję troszkę z inną nazwą. Po tym wiem, że mój styl jest przerobiony. Okej, lecz teraz nasza registracja go nie wczyta, więc my musimy go wczytać, zapisać go jako registracja. A tamten poprzedni zostawimy sobie do porównania. Pedałki działają. Dobrze, to tego nie będziemy dalej edytować. Jest zrobione. Cyganeczka Zosia. Tutaj też za dużo chyba nie trzeba będzie. Poza reverbem na wokalu. A nie będzie dlaczego? No bo na... Bo na party poleczka. Edmund pisze, cudownych rodziców mam ustaw na fingereton bass. Ale mówi, że tam pochód basowy będzie inaczej szedł. Fajna opcja sprawdzenia. Dobra, tutaj nie trzeba nic edytować. Działamy, działamy. Dobra. Kamereczka numer 3. Dobra, lecimy tak. Ustawienie tego jest. Tekst. Pedałeczki, wokalizery działają, wszystko jest ok. Cykady na cykladach. Styl już edytowałem oczywiście. Marcin, to herbatka jest żółta, bo jest to herbatka z szałwii. Dodatkowo jest tutaj, przyjacielu, imbir i cytrynka, i miodek. Same takie tematy na gardło, co bym mógł dłużej z wami pogadać. Oh.
perkusja, okej. Bas chodzi trochę głośno, ale on tak ma chodzić w tym utworze. Trochę jest za... za długi? Mi za duży popłoch tutaj w dole. Co ja mogę na niego rzucić? Moglibyśmy rzucić na niego kompresor, natomiast ja go sobie chyba tylko zdejmę z dołu. Aha, bo on ma dół jeszcze podkręcony, nie, to perkusja ma stopę, dobra. O, od razu lepiej. Dobra, to ściszamy tutaj minus 10 na niskich częstotliwościach. No niestety problem jest tego typu, że nie wiemy tak naprawdę, jakiej częstotliwości ściszamy, no ale miejmy nadzieję, że producent to tak przemyślał, że low to gdzieś tam te częstotliwości basowe ściszamy, no i tak by to słychać było. Ściszymy sobie ten basik. Minus 10. I zaraz zobaczymy jeszcze coś. Tu jest. Jarosław, widzę, że dziś dużo się spóźniłem. Jarosław, spokojnie. Transmisja będzie oczywiście zapisana na YouTubie. Ja też dzisiaj na noc pobiorę wszystkie trzy transmisje i postaram się jutro je wrzucić. Znaczy jutro, pojutrze i po pojutrze, czy tam w poniedziałek, wtorek, środa, czy gdzieś rozbiję to na przestrzeni tygodnia, żeby coś na tym kanale YouTubeowym też się działo. Bo wielu z was nie ogląda gdzieś tam Facebooka, tylko gdzieś mnie znacie przez YouTube'a. Chociażby dzisiaj człowiek, który dzwonił, kupił SX700, przesiadł się z Korga i będziemy robić mu szkolenia, bo nie potrafi się totalnie odnaleźć w obsłudze. Zostawimy i gitara jeszcze. Dobra, tutaj nie ma co edytować więcej. Czarownica. Też chyba na stylu fabrycznym. Wszystko się zgadzało? A nie, nie, fabryka.
Dobra, jak tam... Oj, spójrzcie na to, co wam, o czym wam dzisiaj mówiłem. Mapowanie perkusji. House kit kontra EDM kit. Można by zastąpić przecież house'ową starą perkusję, która była z Tyrosa, nie wiem, 3-4, EDM-em, tak? No na pierwszy rzut oka można by było, na drugi rzut oka... No jest perkusja, nie? Tak samo dance kit z house kitem się nie zgadza. Dance kit to jest jeszcze starsza perkusja z Yamahy. Szlagier kit też nie pasuje. I to jest właśnie to mapowanie bębnów. Tak by to sobie wyglądało. Teraz wam pokażę, w jaki sposób edytować ścieżkę perkusyjną i dodać tam bardzo fajny, ciekawy efekt, o który wszyscy dają się pochlastać. Efekt jest w Genosie, w zestawie bębnów EDM, w kategorii SFX. To jest takie biały szum, czy też różowy szum, no biały szum, który idzie bardzo, bardzo, bardzo długo. To takie nowoczesność brzmienia. I ja sobie to dodam na breaka. I teraz... I zobaczcie, co się stanie. Żeby było weselej, ja nie muszę szukać, gdzie to brzmienie się znajduje, bo dzięki funkcji Drum Setup ja sobie potem ten mój klawisz, który wcisnę tam, zapiszę to brzmienie. Spójrzcie, jak to będzie brzmiało. Totalnie inna robota, totalnie inny styl. 3, dosłownie może 4 kliknięcia. Wczytuję ustawienie, menu, style kreator. Sorry za reverb, ale w style kreatorze nie wiem, czemu funkcja talk się wyłącza. No tak to sobie przemyśleli, może poprawią. Może oglądają Yamahowcy jakiegoś Jerzego z Akademii. Dobra, i mamy tak, Rec Channel. Mamy zaznaczone na czerwono, teraz bardzo ważna lekcja. Lekcja, której nie ma jeszcze w serii Yamaha bez tajemnic, to jest style kreator. Natomiast myślę, że tutaj sobie tyle pogadamy natomiast na temat style kreatora, że dużo dzięki mnie pojmiecie. Linie perkusyjne to są jedyne w ogóle ścieżki, które możemy edytować na fabrycznych w ogóle stylach, które możemy edytować dzięki funkcji Step Edit. Producent się tak zabezpieczył, żebyśmy nie mogli jego fabrycznych ścieżek edytować. Więc tutaj mamy w style kreatorze naszą Step Edit perkusyjkę i ona sobie chodzi na breaku. Usuniemy pozostałe przeszkadzajki. Ok. Dojdziemy do Step Edita. 2, 3, 4. I dodamy sobie tutaj nutkę. Możemy to dograć albo ręcznie z poziomu klawiatury, albo możemy to dograć dając nutkę tutaj. W zakładce Insert. Albo klikamy Delete, to się ta nutka usuwa. Klikamy Insert, to ona się dodaje. I teraz tak, ja sobie to dodam przez na przykład Inserta. I teraz tak. Pierwszy takt. Czwarty beat. Bo mamy metrum 4/4 i tutaj jest miejsce w takcie. Producent to podzielił na 1000 bodajże 960 takich mikromiejsc, 1919. I jeśli ja jestem w tym miejscu 1919, to na końcu czwartego taktu, przed samą linijką końcu taktu, pojawi się mój dźwięk. Co to będzie za dźwięk? Ano damy sobie jakiś na przykład D4. I spójrzcie teraz, ja to od razu ustawię na 80. Damy stówkę, zobaczymy, co się będzie działo. I spójrzcie, co się dzieje. Okej.
przesuniemy go troszkę, żeby się nam odtwarzał, zaraz zobaczymy. No, może być D5, okej. Okej, jeszcze troszkę w prawo. No już praktycznie się odtwarza, prawie że na raz, ale jeszcze jest w tym czwartym takcie, jeszcze się łapie. Okej. Teraz zobaczymy, co będzie przy 1900. I okej. On się tam odtwarza. Przesuniemy go troszkę w lewo. I on sobie będzie w tym miejscu, to jest dźwięk D5. I teraz co ja robię? Ja wchodzę w mapowanie moich bębnów, czyli wychodzę ze Step Edit, wchodzę w Drum Setup i idę na dźwięk D5. Teraz przybliżę wam ekran. I tam się pojawia ten mój dźwięk, spójrzcie. Ja sobie tutaj wejdę w zestaw EDM, w zakładkę Sound Effects i wybiorę sobie coś takiego, co się nazywa Impact High. Żeby było weselej, to sobie też ciszę. A ten dźwięk przesuniemy na 4, na czwarty, na czwartą nutkę tak, to niech on się uderzy. Ściągniemy z niego reverb. Mamy go na 75 i teraz wejdziemy jeszcze raz w Step Edit. Przesuniemy go na pozycję 0,0. Tutaj kółeczko pomaga do precyzyjnego ustawienia wartości. Okej. Okay. Teraz podstawowa rzecz, zapisujemy styl pod inną nazwą, żeby nie zrobić sobie fuck upa i wtopy. Sprawdzamy. No i mamy nasz efekt. Przyjmujemy, że on jest troszkę za cicho. Jednak to sobie go podgłośnimy. On był D5. No, 85, nawet nie będzie 90. I jedziemy. Zmieniamy tylko sobie styl na nasz nowy, poprawiony, edytowany, prosty efekt. Proszę bardzo, ja często breaka używam, to mi to robi fajną robotę. Okej. Rytm 1 on, bass on. Zobaczymy. Okej, wchodzimy z talerzami, ale z wyłączoną perkusją i basem. I zapisujemy i jedziemy. Okej. Więcej nic tutaj nie będziemy edytować, wszystko inne się zgadza, tekst jest ok, pedałki się przewijają, wokal harmonii działa, wszystko w porządeczku. Następny temat, czerwona jarzębina, tutaj fabryczny styl orkiestra 12 ósmych pasuje moim zdaniem rewelacyjnie.
Tutaj bardzo fajnie w tym zestawie brzmi ten rimstick taki. Uderzenie pałeczki o rand perkusji. Werbla pewnie dokładnie. Zostaje jak jest, czerwonej bura. No i to jest styl na przykład polka pop, w którym w ogóle nie słychać nic innego poza stopą i tym akordeonem. Nie ma w ogóle tutaj basu, posłuchajcie. No praktycznie go nie ma. Po prostu go nie ma. Zaraz zobaczymy, co się z nim stało. Aha, okej. Vintage flat. Podciągniemy sobie go na głośności. A to już wiem, czemu nie zrobili tego tak, bo tutaj stopa idzie bardzo, bardzo niskim dołem. I jak bas się podciągnęło, to od razu membrany chcą wylecieć z głośników. Tak jest. No dobra, przypuśćmy, że moglibyśmy... Niech to sobie zostanie, ja zobaczę fabryczne ustawienie, bo może ta polka pop się przerzuciła z Styrosa. Tak, od razu słychać. Przerzuciło się Styrosa 4 i brzmieniowo jest totalnie odmieniona, pomimo tego, że to ten sam styl. Tak się przerzuciła Styrosa 4. Spójrzcie sobie uwagę i posłuchajcie szczególnie gitary. Taką miałem wyobraźnię na Tyrosie, a tak brzmi w standardzie na Ginosie ta gitara. I gitary nie ma, nie? Przypuśćmy, że lubię pazur, zostawię sobie tamtą. Tylko zrobimy tak. Przede wszystkim co zrobimy, to ściszymy tą gitarkę troszkę jednak, ale ściszymy. Ustawimy na 55. Bas sobie troszeczkę podciągniemy, ale żeby nie było mucki, to ściągniemy mu dołu, żeby się zrobił taki bardziej klarowny. Możemy go dać jeszcze do góry, ale ściągniemy mu dołu. I zaraz zobaczymy, co możemy zrobić ze stopą perkusyjną. Może ją zmienimy. Zapiszmy to ustawienie, zobaczymy, jak to będzie grało.
próbujemy sobie zmienić tą stopę na coś innego. Stopa chodzi nam gdzie? Okej, chodzi tutaj. Przytrzymujemy na rytmie ten drum setup. Szukamy nasze stopy na klawiaturze. Te pomarańczowe na górze klawisze to są te, które są aktualnie używane w stylu. I zmieniamy sobie, albo ściszamy tą stopę tutaj. No wszystko jest w porządku, tylko ona za głośno chodzi po prostu. Albo poszukamy innego brzmienia. Do tej piosenki nie pasuje mi taka stopa, wiecie, z takim EDM-owym wykopem, a ta właśnie TBSC jest taka bardzo, bardzo EDM-owa. Wejdziemy sobie w zestaw 80s, on się nazywał 80s Pop Kit. Znowu stopy są totalnie bez basu. Dobra, a zobaczymy, jakby brzmiała akustyczna stopa ze zestawów Revo. Zobaczymy sobie Revo Drumsa. Gdzie są nasze Revo Drumsy? Pop Drum Kit. No, jest takie w porządku. Zobaczymy z czwóreczką. Zaraz spojrzymy, czy by nie dało rady zrobić podmiany całego zestawu perkusyjnego. Może będzie łatwiej. No i nie zgadza się mapowanie, spójrzcie. W ogóle. Mamy jakieś wycie psa. Z żadnym praktycznie. No to nic, musimy to zrobić z poziomu style creatora i drum setup. Jeszcze raz wejdziemy w nasz zestaw perkusyjny, odpalimy sobie go, drum setup, yes. I tą stopę zmienimy sobie na pop drum kit. Na kick jeden. Pitchem go obniżamy troszeczkę. Ok. Chorusa mu nie trzeba. Decay, żeby brzmiał dłużej, nie trzeba. I teraz będziemy mogli sobie, myślę, z tą stopą podciągnąć troszkę bas do góry. Ja zapiszę ten styl. Niestety tutaj już trzeba zrobić zmianę zapisu. Stylu. Nie może być to już styl fabryczny, bo jeśli bawicie się w style kreatorze, no to wszelkie zmiany trzeba zapisać jako nowy styl, bo mówiłem wam, że fabrycznej zawartości stylu zapisać się, nadpisać się nie da. Czerwone i burę. I burę. Brzmienie genosowe ponure. Ale dzisiaj rym.
okej, i widzę, że można sobie od razu zmienić całą gitarę na Active Bass Finger Harmony i troszeczkę ją ściszymy. Będzie to miało jakieś ręce i nogi w ten czas. No i co nam się zrobiło z tego stylu? Zrobił nam się fajnie grający, bardziej akustyczny temat niż taki... No. I będzie to brzmiało całkiem wtedy fajosko. Okej. To sobie zapiszemy, od razu tą gitarkę ściągniemy, zmienimy ją na Active, ściągniemy ją na 55, zaraz zobaczymy, jak będzie brzmiała. Ekwalizacją nie musimy jej ściągać teraz w dół, bo już nasza stopa się nie będzie tak przebijała mocno. Latają dziewczyny za moją osobą, a ja taki głupi za tobą, za tobą. Kupują chłopaki łóżka podłasane, a ja z tobą wolę po krzywach na ścianie. I co, będzie lepiej, nie? W stylu Oberpolka gra zestaw, nie gra zestaw perkusyjny. Czy można z innego stylu podpiąć garki? No pewnie, Andrzej, słuchaj, to możemy zrobić dzięki funkcji assembly, czyli możemy przenieść cały zestaw perkusyjny i jego zapis nutowy, brzmienie i tak dalej do innego zestawu perkusyjnego dzięki funkcji assembly. I tutaj od razu też zrobimy szkołę koledze Wojtkowi. Bardzo fajne pytanie, jeśli chodzi o Czerwonej Burę, to posłuchamy sobie jeszcze raz. A, nie posłuchamy, bo już podmieniłem styl, cholera. Teraz zobaczymy. A tu tych popów teraz jest mega dużo. Piszemy inaczej. Polka. Ładowało to tak, mniej więcej. Już jest zmienione. Okej. Okay. Pocianie. Hej! Troszeczkę delikatniej, bez takiej łupiącej stopy. Do tego stylu mi to pasuje. Pamiętajcie, że ja mam bardzo mocne nagłośnienie, fajne doły. I tam na 18 calach ten dół, jak idzie wymięchem, rzuca to... To dziewczynom sukienki spadają, więc tutaj trzeba sobie pewne tematy też uwzględnić pod swoje nagłośnienie. Oberpolka. Wiesz co, Andrzej, odpalam ten styl dla ciebie. Zaraz zobaczymy, co w tym Oberpolka się dzieje, ale wiem chyba, co masz na myśli. Oberkainer Polka? Czy Oberpolka 2? Bo mam tu style Stereosa 5 jeszcze, wiesz? Daj, Andrzejku, znać, który to styl dokładnie. Ale mam, spójrz. Oberkrainer Polka 3 to styl, w którym nie gra tak naprawdę zestaw perkusyjny. Tu się z tobą zgadzam, spójrz. Tak, nie ma nic. Tutaj tymi zielonymi kropeczkami obok wartości głośności jest pokazane, co aktualnie gra. Widzicie, jest sama gitara. Tu jest Mega Voice Technology, dokładnie. I teraz uwaga, coś co zrobię teraz rozwali totalnie wasz świat robienia styli od zera na instrumencie.
Moim zdaniem to praktycznie nie ma sensu w niektórych przypadkach. W niektórych przypadkach. Jest sens. W większości przypadków nie ma sensu, tak? Spójrzcie, co ja teraz zrobię. Mamy styl i jeszcze raz gorąca prośba, bo to zaraz zrobię, to jest coś, czego do tej pory w ogóle wam nie pokazywałem. Można powiedzieć, totalna tajemnica odkrywana dla was, więc udostępniajcie tego live'a, niech się niesie. Edycja stylu poprzez funkcję assembly. Co robi funkcja assembly? Funkcja assembly pozwala nam przenieść totalnie każdą wariację z innego stylu, wyciągnąć i wkleić do stylu naszego. Spójrz, Andrzejku, jak fajnie zacznie gadać ten styl, kiedy ja do niego wrzucę tą moją perkusję, którą przed chwilą zrobiłem w czerwonym i burym. Jak to robimy? Menu, style kreator, czyli zaczynamy od tego stylu, który chcemy edytować. Funkcja assembly. Wariacja D. Klikamy start. Brzmi to sobie tak, prawda? I co my tutaj mamy? Mamy rytm 1, rytm 2, to są dwa zestawy perkusyjne, bas, chord 1, chord 2, pady i dwie frazy. Co ja zrobię? Ja sobie wytnę perkusję, skopiuję perkusję z innego stylu do naszego. Jak to robię? Rytm 2 albo rytm 1. Z reguły bicia perkusyjne są w rytm 2, ale żeby perkusja była pełniejsza, to producent tutaj nam udostępnił dwie perkusje do edycji. Klikam Copy From Oberkrainer Polka 3. Spójrz tutaj. Klikam tutaj na tą nazwę, widzisz? Cyk. I wybieram sobie zestaw perkusyjny, znaczy styl, z którego chcę to wyciągnąć. Moje genosowe czerwone i burę. I spójrz, co się teraz dzieje. Klikam Start. Okej. Mam już hi-hety. Trzeba mi jeszcze stopę. Moja stopa jest ukryta w rytm 1. Więc wchodzę, wybieram styl. Czerwone i burę. 3, 2, 1. I co? No to stopa mi teraz za głośno, tak? No to mogę sobie przecież wejść. Przede wszystkim miałem ją zmienić. Miałem tam ją zmienioną na bicie stopy z zestawu Pop Drum Kit. To była stopa czwarta. Ok? Co robisz teraz? Zapisujesz sobie ten styl pod swoją nazwą. Niech to będzie Oberkrainer Polka 3. On się od razu przeniósł do kategorii User. Pójdź tutaj. I teraz ja tylko ściszam tą ścieżkę. Jedną, drugą. Już mam perkusję, prawda? I tak samo możesz to zrobić z każdym innym stylem, z każdą inną wariacją. I tutaj teraz otwiera się totalnie nowe milion godzin, Andrzeju, nad którymi będziesz siedział i wymyślał swoje style. Słuchajcie, ja 95% stylów robię w ten sposób. Kopiuję, najpierw słucham różnych... Najpierw, wiecie to, zawsze jest tak... Jest numer, do którego nie ma stylu. Tu jest bardzo dużo stylów, ale zdarza się piosenka, do której tego stylu mi brakuje, po prostu jej nie ma, prawda? No to co robię? Słucham tej oryginalnej piosenki, nastrajam do niej ucho, słucham tam perkusji, słucham tam tego piana, jakichś padów i szukam takich samych wariacji mniej więcej w genosie. Jak to robię? No odtwarzam sobie style, wyłączam sobie poszczególne ścieżki, szukam perkusji. Okej, perkusję znalazłem w takim stylu, zapisuję sobie jego nazwę na kartce i jaką wariację, i jaką perkusję. Potem to samo robię z basem, wchodzę w style kreatora, szukam na początek najbardziej takiego pasującego stylu, w którym mógłbym jak najmniej przerabiać. Bo zaczynamy od tego stylu, który chcemy przede wszystkim przerobić, więc szukam takiego stylu, w którym albo zmienię perkusję, albo gdzieś tam pochód basu i już się to wtedy zmienia, prawda? Więc szukam sobie takiego stylu i potem z tej mojej karteczki czytam, aha, pianino podstawiamy stąd, zestaw perkusyjny podstawiamy stąd, bas podstawiamy stąd. Potem to zapisuję i jeśli zgadza mi się
bicie perkusji, mapowanie, ale nie zgadza mi się jej brzmienie, to potem mam kolejną drogę edycji. Zmieniam albo zestawy perkusyjne i ich brzmienie, albo zmieniam te zestawy perkusyjne poprzez funkcję drum setup. I voila, to jest wasza robota. Potem tylko edycja głośności ścieżek, edycja efektów i macie swój unikalny, zarypiście zrobiony styl, bo te ścieżki, które producent tutaj robi, te yamahowskie, one są tak super zaprojektowane, że naprawdę ciężko jest zrobić lepiej idące ścieżki perkusyjne, czy jakichś tam akordów, akordeonów, no innych po prostu ścieżek lepiej niż zrobił to producent. My możemy je kopiować, wklejać. Tych poza perkusją, czyli phrase 1, phrase 2, phrase 3, nie możemy edytować w step edit, musimy korzystać z tego, co jest. Natomiast mamy dowolne możliwości kopiowania, wklejania, zmieniania brzmień i tak naprawdę całej reszty. Więc to była obsługa style assembly tak naprawdę. Coś, co pozwala wam zrobić styl od zera, bazując na tym, co już jest w instrumencie. Możecie praktycznie wyrzucić wszystko, co było w fabrycznym stylu, posklejać, czy to ze swoich customowych styli, czy to ze stylów wbudowanych. Te inne frazy. Ja się napiję. Więc Andrzejku, baw się, baw, spokojnie, tutaj nic nie można zepsuć, nic nie można skasować. Najwyżej swój, który styl zrobiłeś, nadpiszesz. Natomiast jak będziesz nadpisywał go pod inną nazwą, tak jak to mówiłem zawsze, to nic nie da się po prostu uszkodzić. Ja lecę z tematem dalej. Czerwony jak cegła, tutaj nie trzeba nic przerabiać, wiem o tym doskonale. A co jakbyśmy zmienili tutaj talerze z Real Drum Kit? Te Real Drum Kit są bardzo fajnymi talerzami, bo one są takie wyraziste. Mocno klepią. I werbel jest mocny. Jak zmienimy to na Pop Drum Kit czy na Rock Drum Kit, to ten werbel już nie jest taki mocny, on jest tutaj rozsypany, spójrzcie. No. Nawet nie jest rozsypany, jest zamknięty, ale nie ma w ogóle tej energii, tak? Tutaj talerze gadają totalnie inaczej. Spójrzcie teraz, jak zrobiłem tutaj w tym stylu, bo to jest styl, który ja przerabiałem gdzieś tam go, nie wiem, kupiłem go chyba, potem go przerabiałem pod siebie. Jak zrobiłem mapowanie werbla, on narasta. To gada fajnie. Żeby zrobić porównanie, spójrzcie, zapiszemy sobie czerwony jak jeden i powiedzcie mi, na którym zestawie brzmi lepiej, czy na tym starym, czy na tym nowym, bo ja zostałem przy starym, nie bez celu. I nowy? Aha, nie zapisałem tego przez, kurczę, nie zapisałem tego przez style kreatora, momencik. Pop Drum Kit. Przez style kreatora zapisze mi się zestaw perkusyjny teraz. Okej. Okay. Stary zestaw. I nowy zestaw. Stary zestaw. Nowy zestaw.
Tutaj tak naprawdę lepiej gra tylko ten werbel, znaczy on jest bardzo, bardzo dużo bardziej głośniejszy. Ale jak podmienię sobie ten zestaw perkusyjny nie na popa, a na rock drum kita i podgłośnię go i zmienię ten werbel, to zobaczymy zaraz, jaki efekt uzyskamy. Wczytuję fabryczny styl, zmieniam sobie na całości zestaw perkusyjny na rock drum kita, czyli z tego reala na rocka. O! Rim chodzi głośno, zobaczymy jak werbel. Werbel jest słaby, tak? Tu chodził werbel, tak? Mocno, nie? Myślę, że dużo zyskam, jak zmienię zestaw cały zestaw perkusyjny, bo w Revo Drum grają lepiej tutaj hi-hety, talerze i cała reszta. I crashy. Zmienię sobie tylko brzmienie tego werbla, więc co ja muszę zrobić? Muszę wejść w style kreatora. Pierwszy to zapisać ten styl, zapiszemy go jako czerwony jak jeden. I porównamy za chwileczkę, czy ta zmiana przyniosła efekt oczekiwany. Znacie to dobrze. To już było. Drum setup. Zmieniamy sobie brzmienie naszego werbla. Szukamy werbla. Snare. Mamy go. Na G0. Nawet taki. O. Z wykopem. Fajny. Posłuchajcie, jak tutaj talerze od razu grają. Totalnie inna melodia względem Real Drums Kit i jeśli chodzi o Revo Drum Kit. Okej, okay. Zapiszemy sobie ten styl jak czerwony, jak jeden i zaraz zobaczymy, co nam tutaj dała ta zmiana. Czy zmienimy ten werbel na jeszcze inny, czy zostawimy tak. Jedyneczka, standardowo. Przejście. Nowy. Jeszcze jest za delikatny ten werbel. Więc wejdziemy sobie w styl kreatora i poszukamy innego. Drum setup, werbel był pod G0 bodajże. Jest snare. Odwiedzimy zestaw Pop Drum Kit. Słuchajcie, zrobimy jeszcze lepszą manianę. Skopiujemy ten werbel, który tam był w Real Drum Kicie i wsadzimy go tutaj. Będziemy mieli lepsze talerze. Proszę bardzo. Będziemy mieli lepsze talerze, a werbel taki sam. Chyba najlepsze połączenie.
szyją mnie. I talerz. Tutaj teraz będzie słychać tą różnicę właśnie. No i zostaje czerwony jak jeden. Ach, no jak to robimy oczywiście, no cóż. Zrobimy tak, czerwony jak Genos, zmienimy sobie nazwę, żebyśmy wiedzieli, że to jest styl przerobiony. Czerwony jak Genos, proszę bardzo. Wczytujemy naszą registrację. Czerwony jak Genos, memory, jedyneczka. Zapisujemy to i sprawdzamy, jak to chodzi. O, ale Tom, petarda, posłuchajcie tego. Tuf, tuf. Samo zakończenie. Totalnie inna melodia, nie? Posłuchamy sobie samej perkusji jeszcze, starej i nowej. Na tym intro tylko te tomy jak chodzą. Spójrzcie, jaki dół, jaka energia jest w dole, w tych niskich częstotliwościach w Genosie, a jaka była w Tyrosie. Tu jest Tyros. Nie ma w ogóle tego. A posłuchajcie tutaj. W ogóle inna bajka. I nowy. Dalej. I stara perkusja. Niby też była fajna, ale nie ma tej energii w ogóle w dole, nie? I tym właśnie się różni Genos od Tyrosa i to jest to, ten syndrom Genosa, o którym nagrywałem odcinki na YouTubie Akademii Keyboardu. Dobrze, misiaczki. Jeszcze ostatnie pytanie od Karola i ja będę spadał. Karol Kamiński, hej, tak z innej bajki mówiłeś, że masz 18 w basie, to tak z ciekawości, jakie masz paczki. Karolu, ja używam zestaw polskiego producenta Jarosława Drausa. Mam tam HF19 tak zwane w dole. To są całe kolumny w systemie tubowym. A na górze mam tak zwane STK512. Całość mam pędzone dwoma końcówkami H2424 na dół i H3022 na górę. Znaczy, przepraszam, odwrotnie. H3022 na dół, H2424 na góry. I do tego mam procesor DCX2496 od Behringera. Tam mam podzielone pasmo na dolne registry i na dół i na górę. Moja górna paczka w ogóle nie przetwarza częstotliwości basowych, czyli membrana się tak nie wychyla, przez co wokal jest z tej paczki czytelny, nie musi być bardzo głośny, aby był klarowny, fajny, zrozumiały, a przede wszystkim na każdym poziomie głośności brzmi to całkiem fajnie i selektywnie. A tymczasem bębniarz szmat napchał w centralkę. Tak jest, napchał szmat. Ja teraz wyciągam te szmaty, zagram sobie to na sam koniec dla was i tak będę się z wami żegnał, dziękując wam za dzisiejszy wieczór. To była część trzecia obróbki repertuaru mojego weselnego. Skończyliśmy na czerwony jak cegła.
może jutro, może pojutrze. Śledźcie Fanpage Akademii, pojawi się kolejne info o kolejnym odcinku. Zapraszam Was serdecznie, oczywiście. Cześć, cieszę się, że tak Was wielu, im dłużej nadaję, tym gorzej z moją dykcją. Gardło mi się przesusza, stąd piję właśnie tą szałwię, jeśli można nazwać to piciem. Przez godzinę nie wypiłem nawet kubka. No ale tak to już z Wami mam. Ja sobie gram, dzięki Wam serdeczne. Zapraszam na YouTube Akademii Keyboardu, tam najnowszy odcinek SX700 i Genos w jednym stałym pokoju. Zapraszam na indywidualne szkolenia i indywidualne konsultacje. No i oczywiście do sklepu Akademii Keyboardu, gdzie można kupić fajne, chociażby fajne koszulki, kubki, pokrowce przeciwkurzowe, najlepsze na rynku na instrumenty klawiszowe. A tymczasem do zobaczenia wszystkim i do następnego razu. Nie wiem jak mam to zrobić, ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, a może nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć. No aby mieć czerwony jak cegła, rozgrzany jak pies. Muszę mieć, no muszę ją mieć. No muszę ją mieć. Żeby na koniec pasowało z perkusji strzał. Dzięki Wam serdecznie, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Fuck MIDI, tak jest, Marcin Kosarnowski. Fuck MIDI, Andrzejku pisze, koszulek nie kupujcie, bo moja żona w chałturnika włazi w tej koszulce do wyra. I na czym mam wtedy grać? Taka cieplutka, co? Dobra gramatura jest. Dobra, dzięki serdecznie Andrzejku, dzięki Marcinku. Jeszcze raz prośba, udostępniajcie, niech się niesie w świat. Wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Was. Pracowitego poniedziałku oczywiście życzę.